Cześć, ja nazywam się Tomek, to jest kanał Rap Now i dziś po raz drugi podsumujemy sobie cały tydzień, jeśli chodzi o polski rap. Będzie tutaj sporo wydarzeń, sporo ciekawych informacji, ale pewnie o części już wiecie, o części nie, a żeby przekonać się, o których tak, a o których nie, musicie obejrzeć ten materiał, do czego ja gorąco zachęcam. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsza informacja to informacja, która zszokowała wiele osób, szczególnie fanów Quebo na Fide. Właśnie dotyczy tego rapera i dotyczy też jego ostatniej trasy koncertowej, którą właśnie zapowiedział. Jest to ostatnia trasa koncertowa jako Quebo na Fide, co może właśnie zszokować wielu fanów, ale myślę, że tutaj nie ma co histeryzować i to nie będzie na pewno ostatnia trasa koncertowa artysty. Bardziej chodzi o pseudonim, pod którym publikuje. Moja teoria mówi, że będzie to później imię i nazwisko, zobaczymy za ile lat, zobaczymy kiedy. Teraz nie wiemy tak naprawdę, co wydarzy się po tej trasie koncertowej, ale na pewno zwiastuje to zmiany, jeśli chodzi właśnie o twórczość Quebo na Fide. I jest to taka dość mocna bomba, która myślę, że nie była spodziewana przez nikogo, nawet słuchaczy Quebo na Fide, nawet osoby, które gdzieś tam starają się wnikliwie śledzić jego poczynania. Jestem ciekawy tego, jak to wpłynie na sprzedaż. Wydaje mi się, że może wpłynąć jedynie pozytywnie i że ta trasa okaże się ogromnym, ogromnym sukcesem, że każdy koncert będzie sold outem, a później zobaczymy, jaki jest dalszy plan i jestem ciekawy, czy artysta w ogóle ma jakiś plan na to, jakie będą jego dalsze ruchy, czy to jest po prostu czysty spontan. Znając Kubę, myślę, że bardziej jest to zaplanowana akcja i on już wie, jakie będą jego kolejne kroki, ale myślę, że do tego wrócimy już po jakimś czasie, nie wiem, czy to będzie za rok, dwa, cztery lata, czas pokaże. Ja jestem ciekawy, jak Wy oceniacie te informacje. Czy Was szokowała, czy wybieracie się na koncerty Quebo na Fide, skoro to jest ostatnia trasa, czy jednak po prostu nie dacie się na to złapać i będziecie czekać też na jakieś kolejne występy? Czy Quebo zagrał w Waszym mieście? Jestem bardzo ciekawy tego, jak Wy patrzycie na tę sprawę, a my przechodzimy do kwestii drugiej. A druga kwestia dotyczy rapera o ksywce Molly, który odszedł z SBM Label i dotyczy też raperki Dziarmy, która dołączyła do 2020. Oba ruchy są dość zaskakujące, choć ten pierwszy zdecydowanie bardziej. Na pewno decyzja Molly'ego to jest bardzo odważna decyzja, ale widać, że on jest dojrzałym artystą, który stawia na niezależność, zarówno jeśli chodzi o twórczość, jak i o wydawanie swojej muzyki. I tutaj będzie miał pełną dowolność, kiedy przechodzi na swoje. Natomiast jeśli chodzi o Dziarmy, no to tutaj mamy trochę inny przypadek i w tym przypadku myślę, że 2020 to jest teraz jeszcze mocniejsza ekipa z Dziarmą i że coraz mniej innych ekip, coraz mniej innych labeli może im dorównać w jakiś sposób. Tym bardziej, że dotychczasowi potentaci, czyli właśnie SBM Label, Quequality, nie wiem, BOR możemy podać jeszcze w tym na pewno, Asphalt Records, ich ostatnie ruchy raczej nie należą do takich mocnych, może z wyjątkiem właśnie wydania maty przez SBM Label, ale na przykład Starter już jest bardzo kontrowersyjnie oceniany. Niektórzy mówią, że tam są ok ruchy, z kolei inni mówią, że raczej ci artyści, którzy tam są prezentowani, nie zwiastują niczego dobrego dla wytwórni. Czas pokaże, natomiast Molly na pewno wielki szacun za odważną decyzję. Jestem ciekawy przyszłych ruchów i trzymam za nie kciuki, tak samo jak trzymam też kciuki za Dziarmę. Ja jestem ciekawy, jak Wy patrzycie na te kwestie wytwórni. Czy teraz wytwórnie to jest gwarant? Mi się wydaje, że raczej nie, jeśli chodzi o sukces, to tutaj liczy się zdecydowanie bardziej charyzma, widać to przynajmniej po przykładzie Maty, który jako jedyny skupia tak ogromne liczby obecnie w SBM, może jeszcze jest BDS natomiast i Białas, natomiast cała reszta już z tymi wyświetleniami ma spory problem i to dotyczy też innych wytwórni. Wytwórnia już dawno przestała być gwarantem tego, że ktoś będzie mógł żyć z muzyki, utrzymywać się z niej, czy też odnosić jakieś większe sukcesy i później móc się tym szczycić, więc te czasy już minęły i teraz możemy zauważyć jakiś zwrot w tym i na pewno coraz więcej raperów będzie przechodzić na swoje, mimo tego, że nie będzie im się to opłacać pod względem na przykład wyświetleń. Będą mogli skupić się na swoim gronie odbiorców i pogłębić z nimi relacje, co też jest ciekawą kwestią. Mieliśmy zmiany wytwórni, teraz mamy powroty. Pierwszy powrót, o którym powiem, to jest Diox. Diox, który wrócił do rapowania po dość trudnym dla siebie czasie, ponieważ w ostatnim czasie on miał gdzieś tam jakieś informacje dotyczące współpracy z policją. Niektórzy mu to zarzucali. Nie wiem, jak było naprawdę. Takie sprawy jest bardzo trudno weryfikować i na pewno nie liczę się z tym, żeby nawet próbować w jakiś sposób to wyjaśnić, czy dojść do prawdy. Według mnie jest to niemożliwe. W każdym razie ten numer, który opublikował Diox, to jest bardzo dobry numer i
potwierdza się ta zasada, że kiedy artysta jest raczej nieszczęśliwy, to ta twórczość wychodzi mu lepiej. W tym przypadku to się w pełni sprawdziło. Diox rozlicza się z przeszłością, rozlicza się z ostatnimi latami, ze swoim otoczeniem. Podsumowuje to w jakiś sposób i mam nadzieję, że teraz wyjdzie mu to na dobre. Mam nadzieję, że też ten dobry numer to nie jest jednorazowy przypadek i jakaś zapowiedź stałego progresu. Natomiast czy tak będzie? Nie wiem. No Diox miał swoje lepsze i gorsze momenty. Na pewno nie wróci już Hi-Fi Banda, więc te solowe poczynania mogą być sporą zagadką. Ja Wam polecam ten numer choćby jako ciekawostkę, zostawiam link w opisie i jestem ciekawy, co Wy sądzicie właśnie o jego powrocie i o tych wszystkich zarzutach, jakie się tam działy w ostatnim czasie. Powrót Dioxa to nie jest jedyny powrót, o którym Wam dzisiaj powiem. W tym tygodniu wrócił też Bradu. Jest to według mnie ciekawa informacja, tym bardziej, że Bradu, no ładny już kilka lat temu, ponad 5, 6, 7 być może, nawet więcej, był taką postacią, która zwiastowała spore zmiany w polskim rapie i wiele osób wtedy nie kumało, o co mu chodzi, natomiast skupiał też na sobie sporo uwagi. Były tam m.in. współprace z Redem, były współprace z Lankiem, bardzo dużo takich rzeczy, no i też pojawiały się jakieś takie kwestie dotyczące szans na wydawnictwo i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oczywiście z czasem upadło, gdyż Bradu też ma różne swoje dziwne zachowania i różne dziwne decyzje podejmuje pod wpływem zapewne emocji. I tak też było tym razem, te wszystkie jakieś szanse potencjalne na karierę nie do końca wyszły, właściwie wcale nie wyszły, nie zostało z nich nic. Raper zniknął niczym Tomp kiedyś, no i dostaliśmy dopiero w tym tygodniu kilka numerów na bardzo ciekawych bitach. Myślę, że warto je sobie sprawdzić. Wy na pewno, jeśli kojarzycie ksywę Bradu, no to nie trzeba Wam tutaj nic tłumaczyć. Na pewno jest to fajna ciekawostka, natomiast te osoby, które go nie znają, mogę Wam tylko powiedzieć, że na jego twórczości gdzieś tam opierały się początki BDS-a i on się bardzo inspirował i propsował właśnie twórczość Bradu. Oprócz tego myślę, że było więcej takich raperów, no i tam naprawdę było o krok od wielkiej kariery. Niestety to wszystko przepadło i mam wrażenie, że też te kilka numerów, które tam ocierają się o kilka tysięcy wyświetleń, niewiele zmieni, choć oczywiście życzę Łukaszowi wszystkiego dobrego. Ten tydzień obfitował też w kontrowersje związane z książką, o której mówiłem Wam w poprzednim podsumowaniu. Chodzi o książkę Krzysztofa Kozaka Za drinem drin, za kreską kreska. Ja tę książkę mam gdzieś tutaj obok. W każdym razie nawet nie zdążyłem zacząć jej czytać. Dziś jest niedziela, mam nadzieję, że kiedy Wy to oglądacie, to ja już mam czas na to, żeby zacząć ją czytać. W każdym razie mam coraz większe wrażenie, że dowiem się zaraz całej treści z internetu, ponieważ co po niektórzy raperzy, producenci zaczęli reagować na to, co Krzysztof Kozak tam napisał, opisując te przeróżne, dziwne, chore historie z przeszłości, z czasów RRX. No i zareagował m.in. DJ 600V. Producent tutaj skupił się na wątku, gdzie podobno miał być naliczany przez Tomasza Hadę. Tomasz Hada nie ma już możliwości, żeby nam to w jakikolwiek sposób wyjaśnić i później odniósł się jeszcze do wątku dotyczącego Pay, właśnie Paya, więc tutaj jest wiele takich reakcji. Czy wpływa to pozytywnie na książkę? Mi się wydaje, że autor powinien się z tego cieszyć, natomiast czy to wpływa na jego wiarygodność? To już niekoniecznie. No i też to nie jest pierwszy przypadek, gdzie Krzysztof Kozak jest raczej tak negatywnie odbierany przez środowisko, przynajmniej przez jego część, ponieważ też w filmie o Paktofonice został przedstawiony w sposób negatywny, jednoznacznie, gdzie też był proces sądowy w tej sprawie właśnie wytoczony przez Krzysztofa Kozaka, więc jest to na pewno ciekawa postać, natomiast warto tę książkę czytać tak z przymrużeniem oka i weryfikować, przynajmniej dowiadywać się gdzieś też z innych źródeł, jakie było spojrzenie na te opisywane sprawy właśnie z perspektywy innych osób. Myślę, że to nie jest ostatnia reakcja dotycząca właśnie tej książki. Przypominam, że Wy możecie ją kupić wspierając kanał Rapnow, możecie kupić ją z linku afiliacyjnego, który ja mam w opisie, będzie mi bardzo miło, no i myślę, że warto, bo tam jest kawał historii polskiego rapu. I to nie koniec afer, ponieważ tu już mam kolejny news. Kronkel Dom już się zadomowił na polskiej scenie. Raper, którego możecie kojarzyć głównie z nagrywek niemieckich jeszcze jakiś czas temu. Raper pochodzący z Dortmundu, który wychowywał się w Niemczech, świetnie rapuje po niemiecku. Ja też przyznam, że gdzieś tam ucząc się niemieckiego, czy będąc w Niemczech, starałem się oswajać z tym językiem, m.in. właśnie słuchając jego. Natomiast Kronkel podpisał też kontrakt z GM2L i teraz wydaje na polskiej scenie. A żeby zyskać większą rozpoznawalność, to podjął pewne ruchy. I tym ruchem m.in. jest wyzwanie kamerzysty do oktagonu, żeby w jakiś sposób zemścić się na nim za poniewieranie niepełnosprawnego.
Jest to taka forma zemsty, no i właśnie Krąg Eldon poprosił swojego wydawcę, Malika Montanę, żeby taka walka została zorganizowana. Kamerzysta niedawno wyszedł z aresztu właśnie w tej sprawie. Całkiem sporo tam spędził miesięcy. No i czy taka walka dojdzie do skutku? Raczej w to wątpię. Natomiast kto wie, byłoby to na pewno ciekawe widowisko, a tutaj widzimy, że zjawisko udzielania się polskich raperów gdzieś tam w freakfightowych organizacjach to nie jest coś, co będzie nikło, raczej będzie tego coraz więcej. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem, ja nie wnikam. W każdym razie no, myślę, że to jest taka informacja, ciekawostka, która trochę pokazuje, w jaką stronę to wszystko idzie. No i to już kwestia wasza, jak to oceniacie. Teraz trochę bardziej wracamy do muzyki. Najprawdopodobniej rozpoczęła się promocja kolejnego mixtape'u The Next Best, czyli wytwórni VNM-a. Rozpoczęła się w bardzo ciekawy sposób, ponieważ dostawaliśmy grafiki od poszczególnych artystów, na których było widać zestawienia, właśnie dość nietypowe zestawienie, jeśli chodzi o raperów i producentów. Całość w czwórkach lub trójkach, chyba raczej większość była w czwórkach i tam są bardzo ciekawe zestawienia. No, oczywiście już słuchacze doszli później, że to jest coś dotyczące właśnie mixtape'u The Next Best najprawdopodobniej. Oficjalna informacja jeszcze nie poszła, kiedy ja to nagrywam. No i za przykład niech świadczy tutaj zestawienie Ten Typ Mes, Peja, VNM, Rip Scotti, nabicie Loa albo Bilon, Fukaj, OSTR, VNM, nabicie Megota. To jest tylko namiastka, tam jest tego oczywiście więcej. Znajdziecie te wszystkie informacje na kanale RapNow, na Facebooku RapNow, myślę, że prędzej, ale na kanale też mogą się pojawić. No i wydaje mi się, że może to być w jakiś sposób taka kolejna płyta, która raczej nie zmieni położenia The Next Best, ponieważ no, ta wytwórnia jest raczej małą wytwórnią, która działa w okrojonych okolicznościach, ma dość okrojone źródło, grono odbiorców. Oczywiście życzę, żeby było to szersze, natomiast obecne trendy raczej nie wskazują, żeby to się miało zmienić, co nie zmienia faktu, że to na pewno będzie kawał dobrego rapu i ja to na pewno z ciekawością sprawdzę, ponieważ tam skilli musi być bardzo, bardzo dużo, no i też te zestawienia są dużą zagadką, jak sobie raperzy poradzili w tak przeróżnych, dziwnych stylach, jakie prezentują. Dajcie znać, na jakie wy zestawienia czekacie właśnie z tych wszystkich, które do tej pory pojawiły się na grafikach. Z mojej strony na pewno jest to połączenie chyba głównie Ten Typ Mes, Peja, VNM, Rip Scotti, ale szczególnie jestem ciekawy Rip Scottiego, ponieważ no, jest to taka postać, która jeszcze w takim gronie nie miała okazji zarapować. Myślę, że sobie poradzi. W każdym razie czekam na to najbardziej, ale jestem ciekawy, na jakie połączenie czekacie też wy, więc sekcja komentarzy jest dla was. No i nie mogło być podsumowania tygodnia bez Maty. Mata nawiązał współpracę z McDonald's. Kiedy wy to oglądacie, ja najprawdopodobniej jestem już po spróbowaniu zestawu, który zostanie zaserwowany, gdyż on wchodzi 18 października i postaram się go sprawdzić. Tam są m.in. takie rzeczy jak matczaki w takim boksie, czy frytki i nuggetsy chyba, tak? Myślę, że tak, jeśli nie, to mnie poprawcie. W każdym razie jest też potrójny cheeseburger i myślę, że jutro już na TikToku RapNow, macie tutaj link w opisie albo gdzieś wam się wyświetla, będziecie mogli sprawdzić moją recenzję, jak Magda Gessler, postaram się ocenić walory smakowe tegoż zestawu. W każdym razie no, jest to taka chyba pierwsza współpraca, jeśli chodzi o polskiego rapera z marką McDonald's na takim poziomie. Mieliśmy wcześniej współpracę rapera z Estonii, Tomiego Kesha, który miał czarne burgery i cały gdzieś tam sygnowany swoją ksywą właśnie zestaw. Natomiast teraz w Polsce mamy Matę. Bardzo ciekawe rozwiązanie i taka współpraca, która myślę, że obopólnie działa na korzyść. Mata tym samym potwierdza, że jest po prostu ogromnym graczem po raz kolejny i tak ogromne marki też muszą się z tym liczyć i starają się w jakiś sposób coś na tym ugrać. Jeśli już jesteście po spróbowaniu tego zestawu, to też podzielcie się swoimi wrażeniami. Jestem ciekawy, jak oceniacie w skali od 1 do 10 właśnie te rzeczy, które znajdują się w tym zestawie edycji limitowanej, sygnowanej właśnie ksywą Maty. Kolejny punkt i kolejna współpraca to Sobel. Sobel i Sana nagrali numer promujący markę Mastercard, co jest dość ryzykownym krokiem ze strony tej marki, ponieważ Sobel po swoich ostatnich koncertowych poczynaniach raczej nie ma zbyt dobrej opinii, czy to w środowisku rapowym, czy to wśród części słuchaczy. Ale te obawy, myślę, że zostały przyćmione wyświetleniami, jakie ten numer wygenerował. No takie dwie postaci
w jednym klipie, to musiała być gwarancja ogromnego sukcesu. No i tutaj premiera była w środę, a w niedzielę sprawdzałem, to już jest prawie 7 milionów wyświetleń na YouTubie, więc jest bardzo, bardzo dużo. Numer zajmuje pierwsze miejsce na czasie, w karcie na czasie. I czy nam się to podoba, czy nie, no to myślę, że to był dobry ruch marki Mastercard. A Sobel i Sana, no to to są, myślę, że gwaranty tego, żeby marka zyskała na takiej współpracy. Sobel też po rozwiązaniu współpracy z Hennessy miał dość duży problem i myślę, że dopiero teraz będzie mu łatwiej pozyskiwać jakieś kolejne współprace, a będąc tak rozpoznawalną postacią, no aż szkoda, żeby z tego nie skorzystał. To już nie są czasy, w których raperzy bardzo mocno odmawiali wszystkim, jeśli chodzi o jakieś ruchy reklamowe, i teraz raczej wszystko wskazuje na to, że większość tej sceny będzie coraz bardziej rozreklamowana i coraz więcej będzie tych współprac. Zresztą tego jest bardzo, bardzo dużo i trudno mi przywołać jakieś kolejne, bo w każdym miesiącu pojawia się co najmniej kilka takich współprac, ale te dwa przypadki, czyli Mastercard i Mata z McDonald's, pokazują, jak bardzo mocnym rynkiem jest obecnie polski rap i jak duży potencjał w nim tkwi, i mam nadzieję, że to się będzie tylko i wyłącznie rozwijać. I teraz czas na trochę autoreklamy, ponieważ w ostatnim tygodniu pojawiły się aż dwa streamy z Przeglądu Podziemia. W środę sprawdzaliśmy konkursowe zwrotki na SBM Starter 4. Zwrotki, które biorą udział w konkursie, w którym do wygrania jest właśnie udział w edycji SBM Starter 4. I oprócz tego jest konto na Instagramie SBMTBA. No i trzeba przyznać, że tam było bardzo dużo zwrotek, natomiast my z podsyłanych numerów musieliśmy wybrać kilka, które zostały wyróżnione. No i nie ukrywam, że poziom był raczej średni, dużo początkujących, co się raczej rzadko zdarza na lidze Rap Now. Natomiast wybraliśmy takich trzech faworytów i jest to po pierwsze Nathan, po drugie Kawka Jazz i po trzecie Ricky. Możecie sprawdzić ich numery albo po prostu wejść w zapis streama i tam na pewno przekonać się, czy to dobry wybór, czy może były jakieś postaci, które bardziej na to zasługiwały. Natomiast w czwartek darmową promocję w social mediach Rap Now zgarnął raper Lux, który wbił się bardzo technicznym numerem, który zostawiam Wam też w opisie. No i oczywiście przypominam, że za tydzień w czwartek i w ten czwartek, który nadchodzi najbliższy, też będzie oczywiście Liga Rap Now, więc już możecie podsyłać numery albo donate'ami i wtedy odsłuchy są poza kolejką, albo przez Instagram, gdzie raczej szanse na odsłuch są małe, ponieważ tych donate'ów wpada sporo, ale zawsze można próbować, więc zapraszam. A teraz przechodzimy do kolejnego punktu. A ten raczej nie należy do jakichś pozytywnych informacji, ponieważ 16-letni raper Cheats poinformował, że kończy muzyczną karierę. Raper, który 4 lata nagrywał i raczej skupiał się głównie na generowaniu gdzieś zainteresowania swoją osobą właśnie przez wiek, gdyż zaczynał nagrywać w wieku 12 lat, dość szybko stał się rozpoznawalny i teraz ma 16 lat i kończy karierę. Wszystko przez problemy psychiczne, jak sam informuje. No i trzeba tutaj wspomnieć o tym, że też z tym raperem były zawsze wiązane jakieś informacje dotyczące używek w przeszłości, co w tak młodym wieku raczej no, nie mogło skończyć się dobrze. W każdym razie ja życzę zdrowia, życzę wszystkiego co najlepsze Cheatsowi i mam nadzieję, że jeszcze wróci do rapowania w trochę lepszej kondycji psychicznej i jakkolwiek będzie tutaj mógł sobie działać. Mam nadzieję, że jak najbardziej skillowo, jak najbardziej stylowo, jak najbardziej udanie. Niech to będzie taki przykład do tego, żeby wybierać mądrze i raczej nie starać się eksperymentować za dużo. Wiem, że teraz mówię jak totalny boomer, ale coś o tym wiem z własnej perspektywy i myślę, że to jest dobry temat, żeby zakończyć to podsumowanie tygodnia. Mam nadzieję, że ono wyszło spoko. Ciągle się uczę, ciągle mam jakieś nowe pomysły, jak to usprawnić. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że nie było tutaj jakiejś wielkiej lipy. Jeśli macie jakieś sugestie co do tego, jak usprawnić tę serię, to oczywiście zapraszam. Shoty z tego pojawią się na TikToku Rap Now, jesteśmy też na Instagramie, Facebooku i będę wdzięczny za suba na tym kanale, żeby było nas więcej. I co, widzimy się w czwartek na Lidze Rap Now, na odsłuchach Podziemia o 18 na żywo. Dzięki wielkie za uwagę, jeśli dotrwaliście do końca. No i co, do zobaczenia za tydzień również w poniedziałek o 18 na kolejnym podsumowaniu. Trzymajcie się, cześć!